Siemanko, witam bardzo serdecznie na moim kanale Gomułka. Dzisiaj odcinku zaprezentuję dekoder TV Smart 4K Box od firmy Vectra. Model jest taki: DV 8519 TV Smart. Tym jest Android 10Q. Tutaj w pudełku jest taki dekoder Smart i Pilot. W tym jest oczywiście 4K HDR. Telewizja Smart, najlepsza rozrywka w jednym miejscu. Rozrywka dostępna wszędzie, strefa Kids i asystent głosowy Google. Nowoczesne rozwiązanie. TV Smart 4K Box łączy tradycyjną telewizję dostępną do swoich ulubionych serwisów rozrywkowych. Na przykład Netflix, HBO Max, Viaplay, Prime Video, Player, Tidal, YouTube i Polsat Box Go. Power of Android TV, YouTube, Chrome Cas, Built-in, Google Assistant, Dolby Vision, Dolby Audio, Bluetooth, 4K HDR i HDMI. Zobaczmy tutaj. Bądź smart. Oglądaj tak, jak lubisz. Co chcesz i gdzie chcesz. Najlepsze filmy, seriale z różnych serwisów. Bez podłączania dodatkowych kabli urządzeń. Wszystko w jednym miejscu. Chrome Cast przez Restart TV. To znaczy Chrome Cast, czyli przesyłanie ekranów między smartfonem, laptopem, tabletem a dekoderem TV Smart. Restart TV i Catch-up TV można oglądać programy emitowane do 7 dni wstecz. System Android a 10Q można instalować dodatkowe aplikacje z Google Play. Gry na przykład można podłączyć gamepada albo przez Bluetooth albo po kabelku USB. Można zagrać na przykład Asphalt 8 Airborne albo nawet Asphalt 9 Legends. Nagrywarka. Można nagrywarkę sieciową zapisać się programem w chmurze 4K, maksymalnie 4K HDR, Bluetooth. Można połączyć słuchawki czy głośniki, czy na przykład soundbar. I jeszcze jest Wi-Fi. 2,4 GHz, 5 GHz przez Wi-Fi albo po kabel Ethernet. Tylko, że jest taki problem, że nie działa. Niestety nie działa. Przez Chrome Cas nie działa i Bluetooth też nie działa, ale oczywiście jedynie wyjątkowo działa tylko pilot. Z Bluetooth tylko pilot działa, nic więcej. Przykro mi. No dobra. To teraz zaprezentuję dekoder. Na panelu górnym znajduje się tylko napis TV Smart. Na panelu przednim znajduje się włącznik, trzy diody, czyli czerwony, jak jest wyłączony, power, a jak jest włączony, to niebieski. Wi-Fi dioda, jak jest połączony przez Wi-Fi, a internet jest połączony przez kabel po kabelku. Czyli tylko te niebieskie diody. A to czerwony jest wyłączony, dekoder, a włączony jest niebieski. A z boku jest sport slota karty microSD, USB 3.0 i USB 2.0. I na panelu tylnym jest również gniazdo zasilania, gniazdo HDMI, gniazdo optyczne, cyfrowy sieć dźwięku i Ethernet. A teraz się zaprezentuje pilot. Tutaj mamy pilot. Tutaj mamy TV STB. Włącz TV, Kids, VOD, Netflix, strzałki, OK, wstecz, asystent Google, mikrofon, domek, głośność, otwórz pauza, wyciszenie, zmiany kanałów, numery, info, EPG, czerwony, zielony, żółty i niebieski. Tu znajduje się napis TV Smart. A tutaj mamy z tyłu
wkładane dwie baterie. Dwie baterie typu AAA. No dobra. To już mamy zaprezentowany. No dobra. Zanim włączę telewizor, jeszcze głośniki włączę. I teraz można włączyć telewizor. Blaupunkt. Dekoder jest podłączony do telewizora Blaupunkt. TV Smart. Blaupunkt. To znaczy dekoder oczywiście. Jeszcze raz, bo jeśli nie chce się włączyć, to pewnie pilot. O, już działa. Już się włączy. HDMI 1. No. I już jest włączony. I oczywiście, brak włączenia z internetem, jak zwykle. Brak włączenia z Wi-Fi, jak zwykle. Teraz możesz oszczędzić nawet 2200 zł przez... O, jest już. Poczekamy jeszcze chwilę. Już działa dekoder. No, zaraz pokażę wam, jak jest te diody. Tu jest w sieci niebieski, czyli power i Wi-Fi również. No dobra. Teraz zacznijmy w ustawienia. Tu mamy jeszcze uszykiwanie. Tu jest profil. Tu jest powiadomienia, a tu jest ustawienia. A zobaczmy. Tutaj mamy sieć internet. Multimeter Grzegorz Ext. Połączone ze wzmacniaczem repeatera Wi-Fi. A teraz zobaczmy informacje o systemie. Nazwa urządzenia TV Smart 4K Box. Film. Wersja oprogramowania 10.1.25. Wersja 10. I wersja jądra 4.9.180. Hashtag 1 sun, niedziela, marzec 27. Godzina 23. Minut 11.37 sekund. Edit 2022. Kompilacja. QTT8 201 201 002 2022 03 327. Relacje case. Teraz zobaczmy jak to wygląda. Działa. Ja teraz posługuję się teraz myszką. Teraz to myszką posługuję teraz. No dobra, teraz sprawdźmy kanały. Tutaj mamy TVP1, TVN, TVP2, Polsat, TVN7, TV Puls, TVP Info, Eurosport 1, Polsat Sport, WP Telewizja, TVN Turbo i Eleven Sports 1. Informacje. TVN24, Polsat News, TVP Info, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News 2, Biznes24, Wydarzenie24, który jest zablokowany, zakodowany, CNN, Francja24, Francja, Freedom, Biosat TV, Freedom nie działa, Biosat TV nie działa, LLT Tuanisa nie działa, Bloomberg Television działa, TVP Republika, HD nie działa, Espresso, a dzieci, Da Vinci, Cartoon Network, TVP ABC, Disney Channel, Boomerang, Disney Junior, Nicktoons, Disney XD, Mini Mini Plus, Talentum Plus, Nickelodeon, Nick Junior, Top Kids HD, Junior Music, Film, Kino Polska, TVP Seriale, Al Kino Plus, Comedy Central, Polsat Comedy Central, Extra, Epic Drama, AXN, AXN Black, AXN White, AXN Spin, 13 ulica, Kino TV, Warner TV, Polsat Film, Stop Klatka, Fox HD, Romance TV, Swoju THD, Paramount Network, Digi, TV6, HBO, HBO 2, HBO 3, Filmbox Extra HD, Filmbox Premium HD, Filmbox HD,
Wem aus Autohaus hatte, wieso hat Alt Film aus Autohaus hatte Cinemax, Cinemax war Kanal Plus Kanal Plus 1, Kanal Plus Familie, Kanal Plus Film i Kanal Plus Seriale. A teraz Sport. TVP Sport, Polsat Sport, Kanal Plus Sport 5, Kanal Eurosport 1, Eurosport 2, Polsat Play, Polsat Sport Extra, Kanal Plus Sport, Kanal Plus Sport 2, Kanal Plus Sport 3, Kanal Plus Sport 4, Kanal Plus Now, TVN Turbo, eSport, Motowizja HD, Sport Club HD, Golf Channel HD, przepraszam, Golf Channel Polska, Fitbox HD, Fit Club HD, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3. Styl życia: BBC Brit, BBC we style, TLC, TVN style, HGTV, Polsat Cafe, ID, Inteligencja Discovery, Discovery Live, Home TV, TV Okazje, Kanal Plus Domo, Kanal Plus Kuchnia, Activa Family, TVP Kobita i Red Carpet HD TV. Ogólne TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN 7, Polsat, Comedy Central, TVP HD, WP Telewizja, TTV HD, Polsat 2, TV Puls, Puls 2, Paramount Network, Nick Music, Polsat, Comedy Extra, Telewizja Trwam, Tele 5 HD, Polonia 1, TVS, TVP Kultura, Zoom TV, TV24, TV Biznes i Świat, TVP 3 Warszawa, TV Turbo, TVN Style, TVN Fabuła, Food Network, TVP Polonia, HGTV, Travel Channel, Metro, Nowa TV, TVN Polska i TVC HD. Teraz edukacja. DTX HD, Discovery Science, Animal Planet, Polsat Doku, National Geographic, BBC Ed, Hofkus TV HD, Planet Plus, Kanal Plus Dokument, Polsat Wiasat Historii, Polsat Wiasat Natury, Adventure HD, Discovery Historia, DokuBox HD, Travel Channel, TVP Historia i TVP Dokument. Teraz muzyka, rozrywka. MTV, MTV Live HD, SKTV, Nick Music, Power TV HD, MTV 0 2000S, Nuta TV, Nuta HD, Kino Polskie, Muzyka, 4 Fun TV, 4 Fun Dance, 4 Fun Kids, Polo TV, Stars TV, TVP Rozrywka, Antena HD, Music Box Polska i Super Polsat. HBO, HBO, HBO 2 i HBO 3. I Cinemax i Cinemax 2. Eleven Sports 1, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3, Kanal Plus. To wszystko powiedziałem, co poprzednio. Filmboxy. Też powiedziałem szybko, niestety nie, niektóre... O, tu jest Filmbox Action, tu jest jeszcze Filmbox Family, Filmbox Premium i Filmbox Extra HD. Już teraz przed chwilą się doczytałem. Teraz Sport na ostro. eSport, eSport, DVD Sports 2, Polsat Sports Extra, Golf Channel, Filmbox HD i Modowizja i Eurosport 2. I to wszystko, jeśli chodzi o kanały telewizyjne. Zobaczmy na przykład, jak to działa, na przykład TVP HD. Oczywiście ustawienia i jakość Full HD. Dobra, nie będziemy tego oglądać, bo to jest o lekarzach, bo to jest serial na sygnale, tego nie będziemy oglądać, bo to jest zabójstwo. To znaczy, bo to jest nieprzyjemne, a zwłaszcza program TV. Na przykład TVN Turbo. Nie będę tutaj raz oglądał. Zobaczmy i następny. Można przypomnień zrobić do, albo dodać do ulubionych. A zobaczmy w aplikację. A zobaczmy na przykład YouTube. YouTube. Dobra. Wyszukujemy jakiś kanał. Zwłaszcza Nauko Pylic Sound. Włączamy jakiś kanał. No, Musical. Mi Filmix kanał. Czekaj.
oczywiście popularne filmy, na przykład zrobimy, włączamy dawkę i świeci bilet NC z relacją. Oczywiście robi pauzę, bo reklamy jak zwykle przychodzą niestety. To jest właśnie problem. Działa. YouTube działa doskonale. Może bym podgłosić, jak chcecie posłuchać. Ale tylko na chwilę, bo to jest tylko filmik. Mój, oczywiście. Który ja teraz nagrywam. Wychodzimy z YouTube. Weźmy na przykład, co mamy jeszcze? Netflixa to nie będę wchodził, to wszystko działa. Wszystko działa prawidłowo, wystarczy tylko YouTube wejść. Jak się chodzi o pokazujemy na moim filmiku. A zobaczmy Google z Play Store. A zobaczmy na przykład wyszukiwanie. Piszemy Asphalt 9 Legends. Niech będzie, albo że Asphalt 8, a może nie, może Asphalt 9 Legends niech będzie. Ciekawe czy jest. Jest Asphalt 8 Airborne. Ale ciekawe czy jest Asphalt 9 Legends. Miejmy nadzieję, że jest, ale nie ma chyba. Niestety na tym dekoderze chyba nie ma tego. Ale za to jest Asphalt 8 Airborne, ale 9 Legends chyba nie ma. Przykro mi. Nie ma Asphalt 9 Legends na tym dekoderze, przykro mi. Nie ma. Przykro mi. Jest tylko Asphalt 8 Airborne, są jeszcze inne gry do nagrania jeszcze. Za to. Można zainstalować, ale nie w tym filmiku. Nie dzisiaj. Na razie tylko pokazuję te aplikacje i sklep Google Play. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Trudno powiedzieć za chwilę. Dobra. Zobaczmy jeszcze raz start. I to wszystko. Jeszcze mamy polecane VOD. Nowości, banery multimedia, polecane kanały premium i to są aplikacje. A, jeszcze chwilę. Zapomniałem jeszcze o przeglądance internetowej. Przeglądance internetowej pokażę wam następnym. Nie mam w tym koderze zainstalowanej aplikacji, przeglądarki internetowej. Niestety. Ale mogę zainstalować kiedyś przeglądarkę internetową i sprawdzić, jak to działa przeglądarka internetowa. Ale nie w tym filmiku. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Wyłączam teraz dekoder. Wyłączam jeszcze głośniki. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał mi się filmik o dekoderze TV Smart od firmy Vectra, bo 4K Box modelu DV8519 TV Smart, to wiecie co robić. Dodać łapki w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dla mnie, każdy się pytanie, że nazywa z moim filmikiem kanał i kanał go wulkanowy. No i co, ja nie przytoczę, trzeba sprawdzać go z rodziną z znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Do zobaczenia na przystępnym filmika. Okej, to pa.